zmierzacie w kierunku Ekstraklasy po wielu, wielu latach. No tak, to tak, na dzień dzisiejszy tak, natomiast to jest jeszcze kawał długiej drogi, bo nie dość, że to jeszcze druga runda przed nami, to jeszcze pierwszy playoff, no i potem ten nieszczęsny turniej, że po prostu nie ma playoffu jak gdyby do końca, tylko jest jeden turniej, trzy mecze i no i tam musimy być po prostu gotowi i to tak na 100%. To na koniec może troszkę z pogranicza sportu aż się prosiło, żeby takie dzisiejsze spotkanie zagrać w tej nowej mieleckiej hali sportu. No nie, ja się nie będę wypowiadał, bo ta hala stoi od września i tam jest wszystko właściwie gotowe i my bardzo chcieliśmy grać na tej hali, natomiast no tutaj trenujemy i ta hala nie jest jeszcze jak gdyby oddana na papierze i no musimy czekać. Ale że fakt, że ta pierwsza porażka przyszła dzisiaj z deweloperem w parze, to już będzie ulga, że dzisiaj nie zejdzie, że wreszcie ta porażka skończyła i już mamy to na sobie. No tak, ale to był taki przeciwnik, który się to było gdzieś tam wkalkulowane. Oczywiście sport rządzi się swoimi prawami i my bardzo chcieliśmy tutaj zrobić niespodziankę, to bardziej sensację. No udało się, próbowaliśmy. Myślę, że po prostu możemy z podniesioną głową wyjść z tej sali, bo naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie. Kilka meczów temu usłyszałem taką ocenę, że zespół Wiesława Popika jest gotowy na grę w połowie tabeli Tower League. Po tym meczu Henryk Popik też tak powie? No to nie wiem, no wygraliśmy tutaj z Bielskiem, przegraliśmy z Developersem, ale to są tylko takie dwa mecze, które są jak gdyby dla nas nagrodą świętą. Natomiast co by było w tych zespołach, gdzie już musimy wygrać, musimy punktować. Myślę, że zespół jest coraz lepszy i pracujemy nad tym, żeby nasza gra była coraz lepsza i patrzymy. Pierwszy z wasza szacun za pierwsze dwa sety, kiedy byliśmy taką stroną dominującą. No tak, no to dokładnie, natomiast no to jest zespół z klasy jak gdyby wyżej grający i bardzo dobrze grający. No to ciężko było tak wytrzymać po prostu na tym dłuższym dystansie takie granie na maksa. Szkoda tego tak gdyby drugiego seta, może nie tyle seta, co tej szansy na po 24, bo to by było różne trochę odwagi może z naszej strony, ale mówię, że my się uczymy takich po prostu zachowań, że z takim zespołem, no to trzeba naprawdę zagrać odważnie i na maksa i no cóż, staraliśmy się walczyć, walczyliśmy, graliśmy myślę dobrą środkówkę, natomiast no, gdzieś przeciwnik był wymagający i niektóre nasze mankamenty odkrył. Gdybyś mógł ocenić swój zespół, no bo jest to, jak powiedziałeś, jest to różnica jednej ligi, inna troszeczkę półka, ale naprawdę nie wyglądaliśmy źle na tle i jest szansa, że będziemy grać w przyszłym sezonie przeciwko Developersowi. Wiadomo, że my kibice wszyscy byśmy sobie tego życzyli, natomiast ja powiem tu, że takie emocje też jest daleka droga. To jeszcze się dużo może zdarzyć. My gramy dobrze, no było widać też dzisiaj, że gramy dobrze. Natomiast no, to jeszcze jest kawał czasu i tam naprawdę trzeba na ten ostatni turniej być na 100% gotowy, a no zobaczymy, dopiero pierwsza runda za nami, także no, by tak było. No. Zespół był budowany po to, żeby po prostu awansować i to jest naszym celem, natomiast no wiadomo, że to jest sport i tam no by wszystko było dobrze, w zdrowie przede wszystkim, to jest najważniejsze. Czy poradził Faulice? Według mnie tak, to teraz na sobie przedłużenie na tej pory to legionowo są oczywiście dużo lepsze. A tak, według mnie to są w stanie robić do Faulice, ja wiem, żeby walczyć o piotra. Dziękuję. Ciężki mecz za nami. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo tutaj, bo już z doświadczenia Bielska była, to wiedzieliśmy, że tutaj będzie bardzo gorąco i tak było. Ten pierwszy set. Cieszę, że zdążyliśmy przegrać niestety na przewagę, ale tyle punktów narabialiśmy, także cieszę się, że zaczęliśmy grać jako naszą siatkówkę. Potem już drugi, trzeci, czwarty to trochę więcej byłyśmy skupione i więcej kontrolowaliśmy grę. A dziewczyny może z Mielca to trochę tak opadle, bo na pewno dużo dzisiaj chciały. I naprawdę jak grały, to naprawdę szacun. Także mnie bardzo cieszy wygrana, bo dzisiaj tylko wygrana leciła. I cieszę się na to, że po kolejny raz znajdziemy się na Final Four Puchara, bo to jest nasz cel, grać, walczyć o najwięcej cele, także cieszę się bardzo i gratuluję dziewczynami z Mielca, bo naprawdę dzisiaj postawiły się bardzo dobrze, grały fajne rzeczy, także życzę im powodzenia, super mega gratulacje dla mojej drużyny, bo nie było łatwo. Pierwszy set czy dwa pierwsze sety
wasze problemy? To hala, piłki, atmosfera, czy bardziej zbyt dobra, czy zaskakująca postawa Mielca? Wszystkiego było pomalutku, nie? Też jaką tam presję, którą sobie stawiliśmy, że będzie ciężko, że są nowe piłki, że jest tutaj na hali hala inna. Także na pewno każdego trochę elementu i po prostu nie potrafiliśmy być dokładnie, nie potrafiliśmy być to, co jesteśmy, drużyna, która potrafi dać bardzo dużo skupu. Ale cieszę się, że naprawdę w tym pierwszym setu już zaczęliśmy coś więcej zmieniać, coś więcej grać. Nikt właśnie skupiony, także na końcu to będzie tak. A jeszcze zapytam o Mielec. Ten zespół ma potencjał na to, żeby spokojnie poradzić sobie w Tałomidze? Szczerze mówiąc, za dużo nie obserwuję, wiem, że są pierwsze, nie? Ale dzisiaj tą postawą to na pewno tak. Na pewno mogę też rywalizować teraz z zespołami, które są u Ekstraligi. Także mam nadzieję, że awansuję, że będzie jeszcze jeden zespół z Podkarpacia u Ekstraligi następny rok. Tego im życzę. Jest to fajna drużyna, która naprawdę się pokazała, a mam nadzieję, że następny rok więcej będzie nas obserwowała i trochę tylko w halu zmienić. Hala nowa prawie gotowa. No to życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że następny rok się spotkamy w nowej hali.